Dzisiaj w tym pięknym dniu, który daje nam Pan, mamy święto świętego Mateusza, apostoła. I czytania są też jakby ukierunkowane pod jego postać. To, co mnie dzisiaj dotyka, to dwa momenty, dwa fragmenty. Tak jakoś szczególnie do mnie ostatnio przemawiają psalmy w liturgii słowa. Bardzo mocno przemówił do mnie wczorajszy psalm, ale gdy chodzi o dzisiejszy, to rodzi się w moim sercu taka wdzięczność, że mogę uczestniczyć w procesie mówienia o Panu Bogu i w tym procesie, który tak naprawdę można powiedzieć jest odwieczny, dlatego że niebiosa głoszą chwałę Boga. Że kiedy spojrzymy na niebo, to czy na góry, czy na przyrodę, to ona mówi już sama sobą wychwala Boga. Dzieła rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Że kiedy pomyślę sobie o wszystkich miejscach, gdzie nieustannie trwa uwielbienie, albo po prostu codziennie, albo gdzie jest składana ofiara najświętsza, to dzień opowiada dniowi, a noc nocy przekazuje wiadomość, bo liturgia jest sprawowana na ziemi praktycznie cały czas, ponieważ tak jak obraca się kula ziemska, tak bardzo często u nas nie ma akurat na przykład 18, gdzie bardzo często są msze, ale na drugiej kuli ziemi, na drugiej półkuli może właśnie jest teraz ta godzina, gdzie ludzie chętniej się gromadzą na Eucharystię. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. I cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym procesie głoszenia Pana, gdzie takim szczególnym początkiem byli apostołowie. I od nich tak naprawdę, od ich posłuszeństwa wzięło się to nasze posłuszeństwo, gdzie widzimy też sens tego głoszenia. Gdzie widzimy też takie przynaglenie Pana do tego, by głosić. I jest ciągłość głoszenia. I rzeczywiście, tak jak ich głos chciał się roznieść po całej ziemi, tak nasz głos może się roznieść, jeżeli będziemy chcieli. Jeżeli będziemy wykorzystywać wszystkie elementy, które Bóg nam daje, inspiracje do głoszenia. Druga sprawa dotyka mnie dzisiaj, fragment z Ewangelii, gdzie Jezus mówi: idźcie, aby i rozważcie, zrozumcie, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jest to, padają te słowa w momencie, kiedy Jezus jest celnikami i grzesznikami, a faryzeusze mówią, że to nie wypada. Piękne jest to, że Jezus mówi o tym i myślę sobie, no tak, żeby złożyć ofiarę, to najpierw trzeba mieć serce pełne miłosierdzia i współczucia, bo ofiara na nic by się zdała, gdyby nie nasze miłosierdzie, gdyby nie nasze współczucie. Jezus, zanim złoży tę najważniejszą ofiarę z siebie samego, to przez przynajmniej 3 lata chodzi po ziemi, chodzi po tym świecie, w swojej oczywiście świętej ziemi, jak to mówimy, i uzdrawia, dotyka, leczy, przemawia, uzdrawia też duchowo, bo jego nauczania przemieniają ludzi. I można powiedzieć, że traci czas na to, bo mógłby oczywiście zaraz wyjść z Nazaretu i dokonać dzieła odkupienia w szybki sposób. Jest Bogiem. Natomiast i po prostu, ale piękne jest to, że pokazuje nam też przez swój styl życia, że kiedy idzie do takich grzeszników, to po prostu chce być z nimi, zniża się do ich poziomu, chce z nimi porozmawiać, chce wiedzieć, co się kryje w ich sercach. Pewnie też słuchał, co mówią. Może nie wszystko, co mówią, było ok. Może pojawiały się tam jakieś przekleństwa, może pojawiały się jakieś złorzeczenia w czasie tej uczty przy stole. Może opowiadali o kimś, kto im kasy nie dał. I Jezus siedzi. I myślę sobie o wielu takich sytuacjach, kiedy siedzimy przy stole i wcale nam się nie chce siedzieć przy stole,
bo rozmowa się nie klei, albo jest naprawdę trudno i może wtedy jesteśmy posłani do tych ludzi i może wtedy do nas są szczególnie adresowane słowa. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Na nic mi Twoja ofiara, na nic mi Twoje posty, modlitwy, jeżeli Ty nie przyjmiesz tego człowieka i nie przyjmiesz w tym biednym człowieku mnie, błagającego o miłość. Mocne jest to i tak mnie dotyka dzisiaj. Mam nadzieję, że też kiedy wejdziecie w rozważanie tej Ewangelii, czy psalmu, czy też pierwszego czytania, to dostrzeżecie pewne elementy do Was. Życzę Wam takiego odkrycia elementów ze Słowa Bożego dzisiejszego, które Was poruszy bardzo mocno i dotknie. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją wielką mądrość, że kiedy wgłębiamy się w Słowo Boże, to możemy odkryć takie rzeczy, które mogą nas dotknąć. Ja Ci dziękuję za to dzisiejsze słowo, które Jezus mówi, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo uczysz mnie w ten sposób, Duchu Święty, że naprawdę przed ofiarowaniem daru z siebie ważne jest spojrzenie z miłością i bezinteresowną miłością, miłosierdziem. I to byśmy byli rzeczywiście ukierunkowani dla drugiego człowieka. Dziękuję Ci, że przypominasz mi o tym przez to słowo dzisiaj, że mnie uczysz. Dziękuję Ci, Duchu Święty, też za to, że fascynuje mnie to, że nawet przyroda chce mówić i uwielbiać. Mówić o Tobie i uwielbiać Cię. Że wpisujemy się w ten jeden akt głoszenia od momentu stworzenia poprzez apostołów aż do dzisiaj. Że nasz głos może się rozchodzić po krańce ziemi i że powołujesz nas do tego. Szczególnie na mocy chrztu. Daj nam taką ochotę i zdolność, byśmy to czynili i nie wahali się. Przyjdź, Duchu Święty, i pokaż nam też, w jaki sposób mamy głosić tu i teraz, dziś, naszej sytuacji, w której się znajdujemy. Amen. Może masz jakiś dzisiaj plan na to, żeby ogłosić Jezusa komuś, a może po prostu jesteś w pełni dyspozycyjny. Napisz taki akt dyspozycji, Panie, posłuchaj się mną. Dzisiaj w komentarzu tak napisz. A jeżeli masz jakiś plan, masz jakiś sposób na dziś, żeby głosić, albo Pan Ci pokaże to w czasie modlitwy osobistej, podziel się z nami w komentarzu. Aktem strzelistym niech będzie dzisiaj: Panie, naucz mnie miłosierdzia. Naucz mnie być miłosiernym. Dobrego, błogosławionego dnia. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego dzielenia i do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach. I proszę Was o modlitwę, ponieważ w naszej grupie misyjnej rozpoczęliśmy też taki czas przygotowywania różnych innych, nowych, pięknych rekolekcji też dla Was i dla grup, do których się udamy. Więc mówię dla Was, bo będą też może takie rekolekcje online'owe, w które będzie można się zapisać, więc proszę Was o modlitwę, żebyśmy dobrze rozeznali, co Pan chce w stosunku dla nas wszystkich na te najbliższe czasy, jakieś rekolekcyjne, gdzie będą jakieś dzieła. Błogosławię Wam na cały dzisiejszy dzień, błogosławmy sobie. Do zobaczenia. Trzymajmy się Jezusa. Pa.